Stowarzyszenie Działdowska Kuźnia Słowa zostało uhonorowane tytułem Osobowość Powiatu Działdowskiego. W dniu dzisiejszym jest to taka uroczysta sesja, oprócz oczywiście części roboczej, to część uroczysta, a mianowicie wręczono honorową statuetkę Osobowość Powiatu Działdowskiego. Jest to statuetka, która wręczana jest jednej lub dwóm osobom, stowarzyszeniom, organizacjom, które w sposób bardzo wyraźny, czynny i aktywny włączyła się w życie powiatu działdowskiego, promując powiat działdowski i oczywiście współpracując bardzo dobrze z organami powiatu w kwestiach właśnie statutowych danego stowarzyszenia czy danej osoby. Wiele osób znamienitych było już wyróżnionych tą statuetką. W tym roku została podjęta decyzja, uchwała Rady Powiatu o uhonorowaniu statuetką Stowarzyszenia Działdowska Kuźnia Słowa, która w tej chwili, mając ponad 60 członków, bardzo aktywnie włączyła się w życie powiatu działdowskiego, promując nie tylko na terenie powiatu, ale również i na terenie całej Polski powiat działdowski, ale przede wszystkim właśnie tą poezję, prozę, bardzo wiele różnych wydarzeń, bardzo naprawdę aktywnie działając w to, żeby powiat działdowski również nie tylko pod względem sportu, pod względem różnych działań inwestycyjnych, ale również i pod względem kultury wyraźnie się pojawiał na tle innych powiatów i nie tylko w województwie, ale i w Polsce. Niesamowite, dlatego że tak, ta statuetka jest bardzo ciężka, ale przede wszystkim jest to nagroda, którą otrzymało bardzo niewiele osób i takich osób zasłużonych naprawdę. Chyba mało instytucji, natomiast nagrodzona została dzisiaj Działdowska Kuźnia Słowa, którą mamy dzisiaj zaszczyt reprezentować. Dla nas jest to wyraz takiego podsumowania tych kilkunastu już lat działania na terenie powiatu działdowskiego przede wszystkim. Głównie z nastawieniem na promowanie lokalnych twórców we wszelkich możliwych formach. Cieszę się, że też należę do tego stowarzyszenia, mimo że jak zawsze mówię, ja nie piszę, ale mam ten zaszczyt utrwalać to poprzez fotografię. Przeżywam każde wystąpienie każdego poety. Jestem dumna, tak jakbym i w tym wszystkim bardzo uczestniczyła i cieszę się, że w ogóle jest w naszym stowarzyszeniu taka serdeczność i życzliwość. Pomagamy sobie, nie zazdrościmy, występujemy i każdy projekt, który jest tu przez panią prezes lub przez kogoś z kuźni podany, to jest akceptowany moment i przygotowujemy. I życzę sobie i całej kuźni, aby to nadal się rozwijało i trwało. A przyznam szczerze, że nie sądziłam, jak zapisywałam się 12 lat temu, bo nie od samego początku jestem, że to będzie miało taki odzew i takie poparcie wśród społeczeństwa, bo obecność ludzi, działdowian i nie tylko na naszych projektach i spotkaniach świadczy o tym, że no jesteśmy akceptowani. Ja chciałam podziękować serdecznie przede wszystkim wnioskodawczyni. Jak się tutaj dowiedzieliśmy, była to pani Magdalena Anczykowska. Kapitule tej nagrody panu staroście i całej Radzie Powiatu Działdowskiego. Myślę, że to wszystko, co o nas dzisiaj tutaj powiedziano, to jest takie podsumowanie różnych działań, które staraliśmy się do tej pory robić. Jak słychać, są oczekiwania, żeby było tego jeszcze więcej. Nie wiem, jak to zrobimy, ale będziemy się starali sprostać oczekiwaniom. Powiat stara się pomagać wszystkim stowarzyszeniom, wszystkim organizacjom, a bardzo aktywnie
działającemu Stowarzyszeniu Działdowska Kuźnia Słowa w sposób szczególny, dlatego że dość spore środki przeznaczamy na organizację corocznych, cyklicznych już w tej chwili spotkań z poezją, na które zaproszeni są znani aktorzy z całej Polski, którzy w sposób wyraźny bardzo podkreślają znaczenie tych wieczorów poezji, ale przede wszystkim właśnie też i przenoszą i doceniają tą kulturę i wysoki poziom poezji czy też prozy na terenie Działdowszczyzny. Wielokrotnie spotykałem się z opiniami nie tylko na naszym terenie, ale właśnie spoza powiatu działdowskiego, czy to na szczeblu ogólnopolskim, że bardzo aktywnie działające Stowarzyszenie Działdowska Kuźnia Słowa, bardzo wysoki poziom w tej chwili już właśnie tej kultury, tej właśnie prozy, poezji, która jest doceniana właśnie również na szczeblach ogólnopolskich. Więc myślę, że jest to naprawdę wyróżnienie jak najbardziej słusznie nadane tej organizacji, temu stowarzyszeniu i cieszymy się bardzo, że to stowarzyszenie będzie dalej mogło funkcjonować, będzie mogło się rozwijać, a oczywiście dzięki współpracy z powiatem i finansowaniu przez powiat przychodzi to dużo łatwiej i mogą to bardziej aktywnie robić. Serdecznie gratulujemy tego prestiżowego wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów.